Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony piątek, 5 sierpnia 2022 roku, Izrael znów zbombardował strefę gazy. Tym razem celem państwa Izrael była organizacja nosząca nazwę palestyński islamski dżihad. Ministerstwo Zdrowia Palestyny przekazało, że w rezultacie izraelskiego ostrzału zginęło 9 osób, a 55 zostało. Rannych. Wśród ofiar miał być jeden z liderów organizacji, właśnie palestyński-islamski dżihad, Taisir al-Dżabari. Tutaj warto zauważyć, że ten ostrzał Izraela rozpoczął się po. Kilku dniach rosnącego napięcia, które rozpoczęło się po aresztowaniu przez izraelskie służby lidera palestyńskiej grupy Basama Sadiego. Do tego zatrzymania doszło w nocy z 1 na 2 sierpnia, w czasie nalotu na miasto Dżanin na zachodnim brzegu Jordanu. Ten ostrzał prowadzony przez Izrael nie zakończył się w piątek był kontynuowany. Nadal przez kolejne, kolejne dni. Według ministra zdrowia strefie gazy od piątku miało już zginąć ponad 30 Palestyńczyków, a około 200 osób zostało rannych. Mówi się także o, o tych zmarłych dzieciach w wyniku odniesionych obrażeń. Zdaniem władz Izraela, z kolei od, od piątku ze strefy gazy na Izrael miało być wystrzelonych blisko 600 palestyńskich rakiet, z których Zdecydowana większość została przechwycona przez izraelski system żelazna kopuła. Państwo Izrael poinformowało, że w piątek rozpoczęło operację o kryptonimie Breaking Dome. Możemy przetłumaczyć jako wschodzący świt. Tutaj Argumentacja władz w Jerozolimie jest następująca. Chodzi o, jak to określono, bezpośrednie zagrożenie ze strony islamskiego dżihadu. Wielu komentatorów, także tych w Izraelu, szacuje, że izraelskie bombardowania mogą potrwać około tygodnia. No i szacuje się, że obecne starcia to Najpoważniejsze zaostrzenie konfliktu między Izraelem a Palestyną od ubiegłego roku. Wtedy w ostrzale trwającym 11 dni zginęło 200, około 200 Palestyńczyków i kilkunastu, kilkunastu Izraelczyków. Natomiast też to, co jest bardzo istotne w tej całej układance związanej z bezpieczeństwem w regionie, to fakt, że teraz do działań przeciwko Izraelowi nie chce się włączyć Hamas. Ta bierność Hamasu, który rządzi strefą gazy od 2007 roku, wynika moim zdaniem z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest to efekt no, tej zeszłorocznej operacji izraelskiej pod kryptonimem Strażnicy Muru, w wyniku której zniszczono bardzo wiele składów z bronią, ty, tych składów, które należą do Hamasu, zniszczono także podziemne tunele, część podziemnych tuneli, które są wykopane pod strefą gazy. W związku z tym, no, wydaje się, że teraz. Hamas stara się przede wszystkim odbudować swoje, swoje możliwości logistyczne, że tak to szeroko ujmę. Natomiast druga sprawa, druga, druga przyczyna, moim zdaniem, to efekt, efekt mediacji Egiptu. Myślę, że tutaj działania dyplomacji i służb specjalnych wywiadu egipskiego mają istotne znaczenie. Tutaj ewidentnie Kair zabiega o deeskalację tego konfliktu, stara się być istotnym, istotnym mediatorem. Natomiast też warto wspomnieć, powiedzieć kilka słów na temat palestyńskiego islamskiego dżihadu. Czym jest ta organizacja? Na zachodnich listach organizacji terrorystycznych widnieje oczywiście od długiego czasu. Powstała 40 lat temu jako odnoga. Egipskiego Bractwa Muzułmańskiego, no to jedna z tych najważniejszych organizacji islamistycznych w świecie sumnickim. Natomiast teraz, co jest bardzo istotne, palestyński, islamski dżihad współpracuje z Iranem, z szyickim Iranem, dodajmy. Oczywiście to jest bardzo niepokojące dla Izraela, które, który coraz mocniej eksponuje to Zagrożenie ze strony Islamskiej Republiki Iranu. No i jeśli do tego dodamy, że w ubiegły czwartek w Teheranie odbyło się spotkanie przywódcy palestyńskiego islamskiego dżihadu z prezydentem Iranu Ebrahimem Raisim, no to mamy tutaj jakby znacznie pełniejszy obraz tej całej, tej całej sytuacji. Tak jak już wspomniałem, w powstrzymanie tego konfliktu zaangażował się Egipt. Delegacja egipskich służb przybyła do Izraela w sobotę. No no i dzięki między innymi tym zabiegom dyplomatycznym został zawarty rozejm między Izraelem i palestyńskim islamskim dżihadem, który wszedł w życie w niedzielę o godzinie 23.30, co oczywiście nie oznacza, że ten problem jest uregulowany. Wręcz odwrotnie, mamy do czynienia z nasileniem się tego napięcia między Izraelem a no, szeroko... Pojętymi siłami szyickimi w regionie, i myślę, że to jest absolutnie wierzchołek Góry Lodowej. Warto wspomnieć o reakcji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, który już po wejściu w życie tego, tego rozejmu zapewnił o, cytuję, stałym poparciu Stanów Zjednoczonych dla bezpieczeństwa Izraela i jego prawa do obrony przed atakami. Koniec cytatu. Oczywiście także określił islamski dżihad jako ugrupowanie terrorystyczne. Ale to jest nic nowego, jeśli chodzi o retorykę, retorykę amerykańską. Warto tutaj odnieść się także do deklaracji jerozolimskiej z lipca tego roku, kiedy Stany Zjednoczone bardzo mocno włączyły się po stronie Izraela, no, można powiedzieć, takie poparcie dla, przeciwko. Yy, Programowi nuklearnemu Iranu, jak to określono, wówczas czy zagrożeniu ze strony nuklearnego Iranu, i widać tutaj, że rzeczywiście Izrael bardzo mocno, bardzo mocno stara się, można powiedzieć, ograniczać wpływ szeroko pojętych sił szyickich w regionie, i moim zdaniem ta operacja. Wschodzący świt jest tego jednym, oczywiście, z przejawów. Myślę, że warto także zwrócić uwagę na wzrastające wpływy Iranu w Iraku, co wywołuje także duże zaniepokojenie, I nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także właśnie w Izraelu. Sam, oczywiście, sam konflikt między Izraelem i palestyńskim islamskim dżihadem nie jest w żaden sposób uregulowany. A ten rozejm tylko na jakiś czas załagodzi całą sytuację, chociaż, oczywiście, w żaden sposób nie usuwa przyczyn tego. Tego konfliktu. Na koniec myślę, że warto także wspomnieć o hipokryzji sporej części środowisk eksperckich, komentatorów w społeczeństwach zachodnich, którzy sporo rozwodzą się na temat ofiar cywilnych, wśród zwłaszcza kobiet i dzieci, chociażby na wojnie na Ukrainie. A zupełnie przemil, starają się przemilczać fakt, właśnie, bombardowania osiedli przez wojska izraelskie i ofiar, również cywil, wśród cywilów, mordowanych kobiet i dzieci, właśnie w palestyńskich. Także myślę, że też, też warto to podkreślić, że rzeczywiście polityka międzynarodowa jest brutalna i zdajemy sobie sprawę z tego, że, że hipokryzja jest oczywiście częścią, częścią nieodłączną polityki, polityki międzynarodowej. Dziękuję państwu za uwagę.